Wodzu, witam w kolejnym demonie na kanale. Dzisiaj mamy Undead City. Gra, która ma wyjść 31 maja, więc albo wyszła, albo ma wyjść. Jak to oglądacie? Nie wiem, kiedy to wpadnie, kiedy będziecie to oglądali. Słuchajcie, no zobaczymy. Gra nie ma języka polskiego, jest do strzelania do zombie. Ja już się boję, słuchajcie, bo tyle tych gier wyszło, więc żeby się wybić w tym gatunku, to naprawdę nie jest łatwe. No i zobaczymy, słuchajcie. Oczywiście jest przerażający napis na początku, że to jest jakiś pre-alpha build i tak dalej. No to jest demo czy pre-alpha build? Kuźwa. Nazywajcie to poprawnie, twórcy. Tu numerki w ogóle przerażające. No ale nic, dobra, nie pastwmy się, zobaczmy. O, ale będzie ładnie wyglądać. Ale będzie zielono, słuchajcie. Ciekawe, czy tak dadzą radę. O! No, Undead City, no, co nie ma co dziwić. Dobra, słuchajcie. Dobra, jakiś Ramirez to był. Dobra, zobaczymy. Screeny ładne, zobaczymy. Czy ja już podejrzewam, co zobaczę za chwilę? Takie mocne oszustwo w tych, co widzieliśmy, w tych concept artach, tak to nazwijmy. To jest dość powszechna praktyka w tych czasach, niestety. Nie wiem, po co one takie są, jakby to nie mogło być z gry. Że jakby były z gry, to byłby dramat, nie? Ona na Steamie też wyglądała, nie, raczej nie wyglądała dobrze, a nie wyglądała też źle w tych screenach na Steamie. No ale zobaczymy, słuchajcie. Ona naprawdę musi mieć coś wyjątkowego, żeby w dzisiejszych czasach się wybić. O, kuźwa. Czy wy widzieliście to, co widziałem przed chwilą? A to, co widzimy teraz? Strzała, dobrze. Inwentarz się nie chce zamknąć. Escape'em wychodzę jakby do menu i potem on znika ten. Coś słyszę, słuchajcie. Zobacz. Dobra. Inwentarz się tabem zamyka. Dobra, nie wiem, jakoś się pojawiłem, słuchajcie. Ktoś do mnie coś gada. Dobra, wygląda to tak brzydko, że to się w głowie nie mieści. Optymalizacja jest taka sobie. Dobra, strzelbę wolimy, co? Ja coś słyszę blisko niby. A strzały są soczyste. Szkoda, że poza tym, że są soczyste, to trafiają w jakąś próżnię. O, szybki jest. O, szybki się zatrzymał. Tak wygląda ciało w momencie, kiedy dostaje z dużego kalibru, nie? To jakbyście się zastanawiali, to 50, mam ile? 48 strzał, które to są? Nie wiem. Dobra, chodźmy do tego. Gra jest porywająca. To będzie hit roku. Jest jakieś sterowanie? Nie ma sterowania żadnego. Języka polskiego też nie ma. Są wszystkie języki świata, ale polski jest zbyt mało popularnym językiem. A ja dostałem nóż. Ja chcę użyć nóż. Jak się używa nóż? Nóż? Dobra, mam nóż. O, chodź tu, zombiaku! Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby nożem na nich iść. Jest jakiś szybki? Też jesteś szybki? I on padł od czegoś takiego? Serio? Skąd zombiaka? Naprawdę? Czy wy to widzicie, co ja? Ktoś jest w stanie to pojąć? Przepraszam, czy ja jestem poszedzony, czy coś nie tak jest z tą grą? Dobra, biegnijmy do tego, gdzie mamy. Find the Cypress. Tam on kazał do Prisona biec. Nie, no to jest dramat. O Boże, nie pastwmy się nad tym. Nie pastwmy się. Ten w ogóle nie reaguje, nie? Znaczy, zobaczmy, może będzie coś lepszego. Mam drugi karabin. Po co mi drugi karabin?
Ej, tamten szybki po prostu się zagubił. Jest lost in space. Mam OP nóż. To jest laserowy nóż rycerza Jedi. Laserowy nóż rycerza Jedi. Ja nie potrzebuję innej broni, ja w ogóle amunicji nie potrzebuję. I słuchajcie, taki komentarz, że to jakiś pre-alpha build i tak dalej. Co twórca może tutaj zmienić, słuchajcie? Znaczy, no może dużo, nie? Ale jak otwieram ten bagażnik, skoro on stoi przy drzewie? Tak, takie pytanie, poproszę. Poproszę mi odpowiedzieć. Nie wiem, gdzie ja mam iść. Dobra, słuchajcie, bo ja mam nóż OP. Patrzcie, tak się tu uszatkuje zombie, nie? Poproszę nawet 300 zombie naraz. Poproszę. Dobra, tam. Jeszcze męczę machając nożem? Męczę się trochę. Uuu, jest utrudnienie. Mogę machnąć tylko 30 razy. Zwracaj się. Może byłoby ciche zabójstwo. A na pewno. Shotguna bym postrzelał z shotgunem, słuchajcie. Bo te strzały były soczyste. Nożem walczy się dramatycznie. Ale te strzały były soczyste. Dajcie mi z shotguna. Albo łuk. Łuk też bym chciał. Masz shotguna albo łuk? Daj mi. Słuchajcie, no zbieram strzały. Jakieś xy wszędzie na drodze. O Boże, to jest nie escape. Jak jest kółko, to jest nieprzeszukane. Nie ma kółka, to jest ten. Jakąś nową broń poproszę. Nie chcę amunicji, chcę nową broń. Żyj to. Daleko jeszcze? Szybki pewnie biegnie, co? No, mówiłem. Cześć, szybki. Zmierz się z mieczem, z nożem rycerza Jedi. Te budynki są puste, słuchajcie, nic nie ma. To co było na tych koncept artach, to lekko powiedziawszy, że to jest nadużycie, nie? To takie mocne niedopowiedzenie, słuchajcie. To jest wielutne kłamstwo. Co ja mam? Maczugę mam. Ej, bo to się dalej rozwija. Ej, dobra, ja mam nieskończoność. Nie chcę zmienić, bo ja mam nóż OP. Gdzie ja mam iść? Tam gdzieś mam iść. Czy jesteś szybki? Nie wiem, czy jesteś szybki, czy nie, zwisa mi to. Czuć grozę w powietrzu, słuchajcie. Czuję się zaszczuty. Nie ma, nikt nie ma łuku dla mnie. To może być ciekawe, ciekawe doznanie. Tam idzie z tyłu, zaczął się na drzewie. Cześć. Masz łuk? Ugryź się w tyłek. Ten, kto doda mi łuk, dostanie wszystko. Będzie mógł grać w tą grę przez miesiąc bez przerwy. Jezu, naprawdę. Dawaj łuk. Nikt nie ma łuku. To po co mi te strzały? Po co bieram strzały, skoro nie ma łuku nigdzie? Czy się pojawi jeszcze? O Jezu, jak on umiera. Cześć, czemu biegniesz na mnie? Nie wolno na mnie biec. Wolno, tam biegnie jakaś pokraka znowu. Mam coś innego, mam. Udało się. Dobra, od razu biorę. Mam jakiegoś obrzyna. No, jeszcze łuk i będę już mega content. A ja wiem, z jakiej to amunicji strzela? Jest tu gdzieś napisane? Nic nie jest napisane. Domyśl się. Ja chyba tu co? Wow. Jak możecie mi powiedzieć, jak on to przeżył, a od noża umiera? Ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, co się tu zadziało? To jest, wygląda dramatycznie źle. Dobra, no broni, odgłosy są dobre, ale... Ale to jak, słuchajcie... To jest głupie. Zobaczcie, miecz Jedi. Nie? Jeszcze łuku jestem ciekawy. Biegnie jakaś pokraka.
No biegnie, taka wiecie, tak, nie wiem jak to było w kilku, tak jak paroduje się w takich filmach, słuchajcie, jakichś takich komediach niewybrednych, to mniej więcej one tak biegają, nie? Te zombiaki. Dobra, jeszcze dostanę łuk i 10 na 10. Przez drzewo przebiegło, widzicie to? Tak się robi gry w tych czasach. Jakby ktoś patrzył na ekran i zastanawiał się, czy się cofnął w czasie i na przykład to jest gra, nie wiem, z 2015, czy tam z 2000, nie wiem, 10, to uprzedzam, to jest 2024, nie? Premiera tej gry. Ona nie może wyjść. Nie ma szans, żeby ona wyszła. Absolutnie, to się... To jest tak dramatyczne, złe. Dobra, no chodźmy gdzieś tutaj. To mi pokazuje, że gdzieś zaraz tu, 100 metrów. Dasz mi ten łuk, czy nie, wieśniakru? Chodź, jesteś szybki. A zrobię unik, patrz. Fu! I fu. Chodź, szybki. Fu! Dobra, trafiłeś mnie, bo tu hitpointy to są chyba na pół ekranu. Dobra, zobaczymy teraz. Czekaj, bo nie biegnij do mnie, bo muszę przeszukać tą. Bo szukam tego. Szukam łuku. To było dobre. Dobra wymiana to była. Cios za cios. Ale zombiaków. A ja mam miecz Jedi. Zobaczcie. Fu, taki tu. Jaki ruch nad garstkiem robię, nie? Jakby. To dlatego jak zabijam od razu. No to twórcy Dying Light, słuchajcie, tych wszystkich, gdzie są zombiaki. Czy Dead Island, że nie uczyli się, no nie wiedzą, to jest kung fu nożem, słuchajcie. Ty taki ruch nad garstkiem robisz i to od razu mu wyrywa czaszkę, słuchajcie. To głupi twórcy, no nie. Widzieli, że to jest tajna technika ninjów w świecie zombie. Że tak się rusza nad garstkiem i on od razu wyrywa im głowę. A tak, musisz walić w nich i tyle. Dajcie mi bossa, jak bossa tak pokonam. Takim tajnym ruchem ninja. O, to 10 na 10, patrzcie. Wall it's fine, do not cross. No, bo tu się coś wydarzyło. Ciekawe co. Ale to są... O, to chcę spróbować. O! Ciekawe, jaki będzie feeling. Wezmę zamiast tego. Słuchajcie, nie mam uku. Ale mam tu zabaweczkę. Cześć. Dobra, to jest słabsze od noża, nie? Widzicie to, nie? Ktoś to widzi? Dobra, słuchajcie, no nie mógł, chciałbym znaleźć, ale będziemy chyba kończyć tą pasjonującą rozgrywkę. Dobra, weź przestań tutaj mnie wkurzać, no. Już dogadał do mnie. Ja się chyba w ogóle sam uleczam. Zobaczę, on się sam leczy. Nie zwróciłem, teraz tobie na to uwagę zwróciłem, bo wydawało mi się, że już kilka razy mnie ciągnęli, ja miałem full. Więc w tej grze, no nie ma szans, żebyście zginęli. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć. Co to jest? Federal Prison. No niech będzie. No, super, że... Dobra, idę po container medical supplies. No już słyszę cię po prawej. Dobra, chodź tu, Mendo jedna. Dobra. Masz łuk? To mi da łuk. Dobra, tam słyszę, tu słyszę. Możecie przyjść do mnie? Dobra, jakieś asety, pewnie nic do podniesienia. Oczywiście. Idźmy do końca korytarza. Tam na pewno będzie łuk. A jak nie, to przynajmniej to, co muszę znaleźć. Tak? Mam rację? Chcecie, znając tą grę, to będzie jakieś kiczowate coś. Tak będzie się świeciło, jak pewnie, nie powiem co. Czy co może się świecić. Tutaj? No i słuchajcie, znalazłem. Dobra, mogę walić w szafkę, nie? Z szybą. O, proszę. Jakie przyjemne urządzenie. Ej, uderzenie nieważne, czy w drzwi, czy w krzesło, słuchajcie. Proszę bardzo, zobaczcie. Tu jest, macie tutaj kwadrat taki, że się w głowie nie mieści. Dobra, znajdźmy jeszcze to coś i kończmy. Czy co? Ja gram już 14 minut, ale to ja gram do tego, żebyście wy nie musieli. Nie grajcie w to. Nie grajcie w to, nie możecie w to grać, słuchajcie. Nie marnujcie swojego życia.
Te uderzenia to są tak fascynujące, że to się w głowie nie mieści. Dobra, chodźcie, patrzcie tu, zrobię siekierę, ale to ja wolę. Dobra, bo nie będzie tym, bo nóż ninja też by się nadał. Raz. Przeciąłem ją na pół, nie? Widzicie? Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Już tam widzę, gdzie jest ten. Apteczka. Widzicie to czerwone na wprost? Akurat nie mówię, że to jest złe, bo twórcy jest dobry gra też tak oznaczają, żeby gracz się zupełnie nie zgubił. Ale umówmy się, że to nie jest dobra gra. Chyba wychodzą z więzienia do mnie, nie? Nie wiem, czy ich przeszukiwać wszystkich mi się chce. Właśnie pogodziłem z tym, że łuku nie znajdę. A tu wszyscy coś mają. Fajnie. To z kółkami też jest dobrze pomyślane. Tak, żebyście wiedzieli, co przeszukaliście. To dobry pomysł. Słuchajcie, jak się gani, to za złe rzeczy. Jak się chwali, to za dobre rzeczy. To jest akurat dobre. Piękne cele. Piękne cele. Myślę, że to falułka, ta figurka Fallouta. Zobaczcie, gdzie są medical supplies, nie? Tutaj było światło. To jest dramatycznie złe. Ale nie wiem, jak to nazwać, to bicie. Nie wiem, do czego to porównać. Weź. Do widzenia. Zobaczymy. Patrzcie, podniosę teraz skrzynkę większą ode mnie. Po prostu gra to zaakceptuje, że to podniosłem, nie? Well done. We need those supplies. Dobra, już nie wychodzę, słuchajcie. Dobra, dzięki wielkie. Nie grajcie w to, mijajcie szerokim łukiem. Słuchajcie, dramat po prostu na kółkach. Dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnym demonie. Nara.